Hej, to jest Siemano, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak patrzycie w tytuł, nie wierzcie w to, ponieważ naprawdę sporo osób, bodajże jest nawet 15, napisało do mnie w nocy i dzisiejszego ranka, że Derelict nadchodzi, co robić. I uwaga, właśnie powołało się na ten artykuł i mam do was prośbę, zostawiam tutaj dużego lajka, żeby do jak największej liczby osób to doszło. Teraz to jest ważne, ponieważ naprawdę sporo osób w to wierzy, a nie znają jednej podstawowej rzeczy, więc będę mega wdzięczny. Komentarz Derel za sięgnął za nie serduszko, osobiście też niewidziany. A teraz, moi drodzy, co z tym artykułem nie tak? Niby jest tutaj wszystko dobrze, wiarygodnie, że zawarliśmy pakt, wydaje mi się, że to przypada na jakoś sezon 3-4, uznaliśmy po prostu, że jeżeli on odejdzie, to ja zrobię to samo. Także nie, to nie jest prawda, dlatego że nawet na ostatnim Comic Coonie, to będzie taki główny argument przeciwko, kontrargument, na Comic Coonie powiedziano, moi drodzy, że nie, znaczy zadano pytanie Derelowi, czy on odchodzi, on powiedział hell no. Zaprzeczył to dosadnie, dlatego Derel Dixon nie odchodzi, a szczególnie, że jeszcze wcześniej podpisał umowę bodajże na 10 milionów, może nawet więcej, że to on przejmie pałeczkę głównego bohatera i to właśnie o niekomiksowym bohaterze będzie w większości serial. Rick Grimes odchodzi, de facto Andrew Lincoln odchodzi, ale Derel zostaje. Niby tak, niby to jest dobrze, że... Ale patrzcie tutaj, jaki ty clickbaiterzy! Ostatecznie aktor zostanie na planie serialu, jednak podkreśla, jak wielkim wsparciem był Lincoln dla niego i reszty obsady, zarówno jako przyjaciel i profesjonalista. Co wy zrobiliście? A w nagłówku Norman Reedus solo The Walking Dead jednocześnie z Andrew Lincolnem. O odejściu Andrew Lincolna, największej gwiazdy tego zombie tasieńca, mówi się już od odpowiedniego czasu. Podobno aktor ma już być zmęczony. Okazuje się, że Norman Reedus ma plany odejścia w tym samym czasie. Ostatecznie aktor zostanie na planie. No, wprowadzacie w błąd ludzi. 15 osób napisało do mnie, że wow, co o tym sądzę? Dlaczego Reedus odszedł? Jak nie... Macie, wasted, ale no fakt faktem, nie bójcie się, bo Norman Reedus nie odchodzi. Podpisał umowę, na Comic Coonie było o nim, że rzeczywiście zostaje, powiedział hell no, zaprzeczył to. Może powiedział o Andrew, że go wspierał, ale nie róbcie tak, nie róbcie takich rzeczy, no błagam was. Szymonie Goraju, no nie rób takich rzeczy, błagam cię, pokaż mi się tak właściwie. Szymonie Goraju, miłośniku literatury, w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki, kina, komiksów i paru innych rzeczy, jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku, zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję. Szymonie, przyjacielu drogi, masz tak samo na imię jak ja, więc powiedzmy, że się lubimy, jesteśmy jak bracia, ale nie rób takich rzeczy. No błagam cię, tutaj piszesz, że Norman Reedus odchodzi z serialu, a ty piszesz, a spoko, ostatecznie jak to zostaje na planie. Wprowadzasz błąd ludzi, którzy potem piszą do mnie z bólem serca, że ich oszukałeś. Znaczy nie ty ich oszukałeś, to de facto nie zobaczyli tego, ale że czują się, że Norman Reedus odchodzi. A Norman Reedus, boże, nie wiem jak to się wymawia nigdy, nie odchodzi, zostaje w serialu. Wyjaśniając całą sytuację, Norman nie odchodzi z serialu. Tak jest, zostaje w serialu, podpisał umowę. Jest o nim też właśnie, było to poruszone na Comic Coonie w wywiadzie, więc nie martwcie się. Ale moi drodzy, będę mega wdzięczny, jak zostawić tutaj lajkasza dla jak największej liczby osób, ponieważ ten artykuł wprowadził w błąd wiele osób, ale nie martwcie się, jak zawsze ja przychodzę z odsieczą, więc moi drodzy, komentarz też Derel, będę mega wdzięczny, bo dzięki temu zboostujecie materiał. Subik też niewidziany, a teraz, moi drodzy, nie martwcie się, nie odchodzi, narazka.